Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i dwa szybkie, bardzo ważne ogłoszenia. W sumie nadszedł już czas, aby o tym wspomniał, bo tak zwlekałem, zwlekałem. Nie informowałem oficjalnie, nie mówiłem, ale przede wszystkim, kiedy to nagrywam, jest wtorek, i we wtorek ten materiał zobaczycie. A czemu o tym mówię? A no właśnie dlatego, bo zbliża się komiksowa Warszawa. Tak naprawdę już od czwartku zacznie się jedno z większych świąt, związanych między innymi też z komiksem na naszym polskim rynku. I po raz pierwszy nie, nie po raz pierwszy będę dla Was relacjonował to wydarzenie, ale po raz pierwszy. Będę obecny już od piątku, czyli przez trzy dni, piątek, sobota i niedziela. Będę obecny, będę nagrywał dla Was materiały, będę rozmawiał z różnymi osobami i może zrobię troszeczkę jeszcze coś więcej, jeżeli będę miał taką możliwość i przede wszystkim czas i siły, ale też i będę nagrywał dla Was to co najbardziej lubicie, czyli te wszystkie stoiska z komiksami, te wszystkie wydarzenia, które mm, będą miały miejsce. Wiem już na pewno, że będzie troszeczkę podział z tym związany. Niektóre materiały będą nagrywane przez też inne osoby, które działają troszeczkę właśnie w tej, nazwijmy to, branży komiksowo-youtube'owej też poniekąd. Hmm, ale tutaj mam jeszcze do ustalenia kilka szczegółów, które póki co no, nie zdradzam, bo sam dokładnie jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wiem, że na pewno będzie to miało miejsce, więc jeżeli byście mieli ochotę się ze mną spotkać, przybić piątkę, zrobić sobie fotkę albo cokolwiek innego, gdzieś porozmawiać o tych wszystkich komiksach i, i tym, co tam się będzie działo, może uda nam się spotkać, może. Znajdziemy tą dla siebie chwilkę i zwyczajnie porozmawiamy. Drugim ważnym tematem, w sumie już wam zdradzę, będzie tydzień później kolejna impreza, na którą będę chciał was zaprosić, albo w sumie zaproszę już tak naprawdę teraz. Mianowicie tydzień później, też przez piątek, sobotę, niedzielę będę. Gościł na Akirze w Lublinie. Kolejna impreza. Tym razem, no, bardziej mangowa, nie da się ukryć. Aczkolwiek ponownie będziemy mogli się też spotkać. Jeżeli ktoś będzie taką miał ochotę, będziemy mogli wspólnie porozmawiać, ponownie zrobić sobie ewentualnie jakieś zdjęcie, zbić piątkę. Będę też miał dla Was. Kolejne wystąpienie, moje wystąpienie, w formie takiej, oczywiście, prelekcji, gdzie będę mówił na temat ogólnie rzecz biorąc szeroko pojętej twórczości na YouTube, wyrażę swoje opinie, troszkę ponarzekam, troszkę się pochwalę, a troszkę poopowiadam różne rzeczy i takie moje doświadczenia oraz anegdoty z tym związane. To będzie w piątek o 17, tak sobie ustaliłem. Natomiast będzie też możliwość przyjścia na, no może nie tyle moje stoisko, ale w pewnej formie miejsce, gdzie będziecie mogli troszeczkę ze mną dłużej ewentualnie porozmawiać, troszeczkę zobaczyć pewnych ciekawych rzeczy, ewentualnie zdobyć, ale to będzie taka Powiedzmy, mała niespodzianka, którą też y, otrzymałem, tak naprawdę, możliwość wykonania takiej y, pracy, takiej, y, nie wiem, czynności. Jakby to nie nazwać, bo ja pierwszy raz z tym będę miał do czynienia, ale właśnie dzięki uprzejmości organizatorom Akiry. No i jeszcze kilka innych y, rzeczy. Oczywiście będę nagrywał dla Was też, y, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Całą tą relację, cały ten świat, który tam na nas będzie czekał, a będzie to pierwsze takie duże trzydniowe wydarzenie z pompą, jeżeli mówimy właśnie o Akire w Lublinie. Jakiś czas temu było coś podobnego, gdzie nagrywałem, oczywiście, dla Was materiał z tym związany. Ale to był taki przedsmak, to był taki prolog tego, co zobaczymy dopiero teraz, a będzie tego naprawdę bardzo dużo. Ja sobie teraz przeglądam między innymi właśnie, jak to będzie wyglądało. Dostałem od organizatorów, którzy mnie zaprosili cały plan, żebym też wiedział, gdzie, jak, kiedy mam się znaleźć, bo w sobotę, pomimo że też będę obecny, to jednak nie cały czas przez pewną chwilę będę musiał po prostu zniknąć, ale nie będę mówił dlaczego. Też inne tematy związane troszeczkę z moimi zainteresowaniami, pasją, z tym na co dzień, co się zajmuję, może Wam zdradzę za jakiś czas. Niemniej czeka mnie pracowity tydzień, pracowity urlop, bo no. Sama obecność to jedno, ale później trzeba to wszystko gdzieś e, zmontować, opublikować, a to też zajmuje troszeczkę czasu. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że przynajmniej na jednych z tych dwóch imprez będziemy mogli się spotkać, będziemy mogli porozmawiać, a tymczasem zaczynam swoje codzienne czynności, jakie muszę e, wykonać, czyli montowanie i publikowanie dla Was. Materiałów, bo oczywiście będą one się pojawiały podczas tej mojej, nazwijmy to, nieobecności. Ja często sobie robię materiały na zaś, na ileś tam dni, czasami tygodni, no bo wiadomo, różnie to bywa z tym czasem, a pojawiać się od czasu do czasu te materiały muszą. Zresztą ktoś ostatnio zauważył, kiedy zrobiłem sobie świadomie jeden dzień przerwy. Napisał w komentarzu: Ale jak to? U Jarka nie było żadnego materiału. No, sami widzicie. Czasem tak jest. Czasem może się tak zdarzyć. I wtedy jest wielkie zdziwienie, więc może śpieszmy się kochać wszystkich tych youtuberów, bo niekiedy oni tak mogą nagle odejść, przerwać to, co robią, z różnych powodów, i wtedy pojawia się pustka. Więc. Chyba to tyle, co miałem Wam do przekazania. Także ten weekend od piątku, Komiksowa Warszawa 2024, tydzień później też od piątku, Akira w Lublinie. No i oczywiście też e, taka informacja dla Was. 1 czerwca odbędzie się impreza Komiksowej Ligi w Radomiu. Ale niestety tam być z. Pewnych okoliczności nie będę mógł. Niemniej informacje macie na mojej stronie. I niewykluczone, że na następnej się pojawię. Także dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w kolejnych materiałach, takich jak te informacyjne, myślę, że od czasu do czasu też. Trzymajcie się, oczywiście. Nie zapomnijcie o tym, aby skomentować ten materiał, polubić, udostępnić. Niech inni się dowiedzą o tym, że. Coś takiego będzie miało miejsce. Niech inni dowiedzą się, że będą mogli się ze mną spotkać. No i to tyle w sumie. Trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.